Dzień dobry, mam na imię Oliwka i dzisiaj ja zrobię sałatkę, a za kamerą stoi tata. Cześć wszystkim! Jakiś czas temu mama z tatą robili sałatkę z ogórków kiszonych. Mama również robiła sałatkę z ogórków kiszonych i ziemniaków. A ja dzisiaj zrobię sałatkę z ogórków kiszonych i jajek. Zapraszam na przepis, zostańcie ze mną. Jeżeli oglądacie nasz pierwszy raz, to dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Pod filmem znajdziecie też link do bloga, gdzie będą podane wszystkie składniki. Do naszej sałatki będziemy potrzebowali oliwki, kiszone ogórki, cebula, jajka, sól, pieprz i majonez. Zapraszamy Was na nasz Instagram. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. To bierzemy się za robienie naszej sałatki. Najpierw pokroimy oliwki na pół. Oliwki pokrojone i wrzucamy je do sałaterki. Teraz pokroimy cebulę i do tego użyjemy tego fajnego przyrządu. Od góry naciskasz. Tata ci mówi, a ty... Jezu! Doszła. No. Niech to... Rusza mi się. Cebulę też wsypuję do sałatki. Nadszedł czas na krojenie ogórków. Ogórki kroimy w kostkę. Łapie wkroimy ogórki wzdłuż. I wrzucamy ogórki do sałaterki. To możemy już przemieszać. Zaczynam się kroić jajka, a do tego będą mi potrzebne te dwa przyrządy. Łapię, wbieram jajko i dokładam i kroję w plasterki. Teraz każdy plasterek przyciskamy przez to cisko. Sitko. Zostało tylko do przyprawić sałatkę. Solą, pieprzem i majonezem. Czy się coś tam? Przyjdzie. A teraz pieprzymy. No i jeszcze majonez. Dokładamy. Kto mi pomoże? Mięso. Sałatka gotowa. Teraz ją trzeba tylko schodzić. Jutro rano przed pójściem do szkoły będę miała śniadanie. Sałatkę przekładamy na mniejsze sałaterki i ją schładzamy.
Sałatka jest gotowa do zrobienia zdjęcia. Dajcie suba, łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, napiszcie w komentarzach, czy też planujecie zrobić moją sałatkę. Dawno temu razem z Abelką robiłam sałatkę a la Cezar i możecie też zrobić sałatkę z tuńczykiem. A tu znajdziecie nasz najnowszy film. Pa! Kliknijcie, dajcie suba, dajcie suba, dajcie suba.